Halo zusammen, liebe Freunde, moinsen, Schokohasen, cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele, witam, pozdrawiam, drogie pierniki. Heute ist Donnerstag, der 15. August. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe dziś. Themen für heute sind unter anderem Nord Stream Sabotage, Urlaub für Asylbewerber. Tematy między innymi na dziś to Sabotage Nord Stream oraz Wakacje dla osób ubiegających się o azyl. Und zuerst die Bild-Zeitung. Der Generalbundesanwalt ist überzeugt, einen der Nord Stream-Saboteure identifiziert zu haben. Doch eine geplante Festnahme des Ukrainers in Polen ist vorerst gescheitert. Gazeta Bild pisze o tym, że federalny prokurator generalny jest przekonany, iż zidentyfikowano jednego z sabotażystów Nord Stream. Na razie jednak planowane aresztowanie tego Ukraińca w Polsce się nie powiodło. NDR zu diesem Thema: Polen bestätigt Haftbefehl gegen Ukrainer. NDR na ten temat pisze, że Polska potwierdza nakaz aresztowania. Also diese Bestätigung hat zuerst lange gedauert. Dann waren polnische Behörden ziemlich langsam und deswegen wird hier so ein bisschen spekuliert, ob das gewollt von der polnischen Seite war oder nicht. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że Polska ten nakaz aresztowania wydała dosyć późno, to po pierwsze, a po drugie, polskie organy były dosyć powolne w tym całym procesie teraz aresztowania tego Ukraińca. No i to jest teraz przedmiotem takich domysłów, czy Polska tego chciała, czy nie. Dann, liebe Leute, an zwei Militärstandorten bestand der Verdacht auf Einbruch und Manipulation. Minister Pistorius sieht keinen Zusammenhang, mahnt aber zur Wachsamkeit. Na dwóch obiektach wojskowych w Niemczech istniało podejrzenie włamania, jakichś tam manipulacji, chodziło m.in. o wartości wody, czyli może była zatruta. Minister obrony Pistorius nie widzi żadnego związku pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, ale apeluje o czujność. Dann. Wenn es in die falsche Richtung geht, ist Schweigen für mich keine Option. Klitschko für Spiegel. Und so spricht er unter anderem über Männer, die sich vor der Mobilmachung verstecken. Spiegel, jeżeli sprawy idą w złym kierunku, cisza nie jest dla mnie opcją. Spiegel tu cytuje Klitschko, który opowiada m.in. no, negatywnie o mężczyznach Ukraińcach ukrywających się przed mobilizacją. Dann, Doku deckt auf, Asyl bei uns, aber Urlaub in Afghanistan. I mamy ciekawy dokument, który jest do znalezienia w sieci. Azyl u nas, ale wakacje w Afganistanie. Ten dokument też jest opisywany przez prasę niemiecką. Tausende Afghanen, die in Deutschland Asyl gefunden haben, reisen offenbar regelmäßig heimlich in ihre alte Heimat. Und das, obwohl sie wegen Lebensgefahr geflüchtet sind. Tysiące Afgańczyków, którzy znaleźli azyl w Niemczech, regularnie, potajemnie podróżuje do starej ojczyzny, pomimo tego, że uciekli z powodu zagrożenia życia. Ja, das komische ist Reisebüros, alle machen mit. To jest ciekawe w tej całej sprawie, na przykład biura podróży też tam to, ten cały proceder są w jakiś sposób wplątane, czy milczą, czy po prostu robią tak, żeby zarabiać po prostu pieniądze. Dann, Minister Reol, NRW. Über Messeangriffe, sie fliehen vor Gewalt, üben sie hier dann aber selbst aus. Minister Nadrenii Północnej Westfalii o napastnikach, nożownikach mówi jasno, że uciekają przed przemocą, ale potem sami tą przemoc tutaj w Niemczech praktykują. Dann zum Thema Wirtschaft, plus 0,3% im Frühjahr Europas Wirtschaft wächst, aber nicht die deutsche, plus 0,3% wiosną gospodarka europejska rośnie, niemiecka gospodarka nie rośnie, jako jedyna. Dann, Bahnstrecke in Bayern gesperrt, Hitze verformt Gleise, słuchajcie, zamknięte linie kolejowe w Bawarii, ciepło deformuje tory, uwaga. Dann, liebe Leute, ZF Friedrichshafen, wie es zur Krise beim zweitgrößten Autozulieferer kam und wie es jetzt weitergehen soll. Prasa, tutaj Business Insider, zajmuje się firmą ZF, czyli drugim co do wielkości dostawcą podzespołów do samochodów w Niemczech, znanej bardzo firmie, między innymi produkują, wiecie, skrzynie biegów i tak dalej. Der Autozulieferer will jetzt in den nächsten 4 Jahren tausende Stellen streichen. Odpowiedź firmy jest taka, że w najbliższych 4 latach ma być zlikwidowane, mają być zlikwidowane tysiące miejsc pracy. Czyli deindustrializacja, słuchajcie, jest w toku. Dann, unerwünschte Nebenwirkungen, Solarboom überfordert Stromnetz. Słuchajcie, mamy niepożądany taki efekt uboczny. Boom w ogóle na całą energię słoneczną, na panele słoneczne przeciąża sieć energetyczną. Die Stabilität des Stromnetz aufzuerhalten ist jetzt eine Herausforderung. No i teraz tym wyzwaniem staje się utrzymanie stabilności
stabilności sieci energetycznej w Niemczech. Gleichzeitig haben wir dann Klimajobs, Solar- und Windbranche sucht Spezialisten. Jednocześnie mamy informację o tym, że właśnie tutaj branża fotowoltaiczna i branża wiatrowa poszukują specjalistów, tych osób brakuje na rynku pracy. Und dann zum Thema Rüstung noch. Expansion in den USA. Rheinmetall kauft US-Rüstungszulieferer für 950 Millionen Dollar. Firma Rheinmetall, słuchajcie, kupiła amerykańskiego dostawcę broni za 950 milionów dolarów, czyli mamy ekspansję Rheinmetall w Stanach Zjednoczonych. Ja, Rheinmetall hat seine üppigen Gewinne so dann ausgeschüttelt. W ten sposób Rheinmetall wykorzystał swoje zyski z ostatnich lat. Dann, Aktivisten der letzten Generation haben heute erneut Störaktionen an mehreren deutschen Flughäfen ausgeführt. Köln, Bonn und Nürnberg wurden hier eingestellt, der Flugbetrieb wurde eingestellt, auch BER, also Berlin, war betroffen. Aktiviści ostatniego pokolenia podobnie przeprowadzili akcje na lotniskach Köln, Bonn, Nürnberg. Te lotniska były zamknięte przez jakiś czas, ucierpiało też lotnisko w Berlinie. Und dann gibt es noch einen ungewöhnlichen Artikel in Taz. Reisen bis der Krieg kommt. I taki mam jeszcze artykuł, dziwny artykuł, który znalazłem w Taz. Podróżuj, aż nadejdzie wojna. Die Polen reisen wieder mehr ins Ausland, statt wie früher ins Riesengebirge, schreibt die Taz. Sie wollen es noch schnell tun, bevor die Front weiter nach Westen zieht. Słuchajcie, Taz pisze o tym, o podróżach Polaków i pisze o tym, że Polacy częściej wyjeżdżają za granicę, a nie jak kiedyś w Karkonosze i chcą to robić, czy robią to dlatego, czy zanim nadejdzie front, zanim front przesunie się dalej na wschód. Da frage ich mich, sind die Journalisten eigentlich noch dicht? I czasami się naprawdę takie artykuły czytając, to się pytam, czy ci wszyscy, wiecie, pismaki, czy oni jeszcze mają pod kopułą w porządku z nimi i tak dalej. Ale gut, es tut nicht zur Sache, man sollte sich nicht aufregen, nie ma co się wkurzać. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Viele von euch haben heute Feiertag, morgen wahrscheinlich Brückentag und dann langes Wochenende. Dużo z was ma dzisiaj dzień wolny. Jutro pewnie taki Brückentag und pewnie długi Weekend. Also genießt, liebe Leute, die Zeit. Wer heute arbeitet, ist heute schon Donnerstag. Also haltet durch. A kto musi pracować, ten niech wytrzyma, bo dzisiaj już czwartek. Liebe Grüße von mir. Schönen Tag und tschüss.